Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Wśród młodszych zawodniczek do lat 14 wygrała drużyna Włoch, która w finale pokonała Czechy 11-6. W starszej kategorii do lat 16 zwycięstwo odniosły wrocławskie Anioły, pokonując w decydującym meczu Holandię 9-8. Początek był trudny, ale później pokazałyśmy klasę, mówi kadrowiczka. Na samym początku zżarł nas straszny stres. Tak, te pierwsze mecze to było po prostu, wchodziłyśmy na boisko, nie wiedziałyśmy, co się dzieje, bo czekamy już na to zwycięstwo, nie wiem, 3 lata. Od 3 lat jesteśmy w finale i przegrywałyśmy. Co roku byłyśmy w finale i było przegrane, a w tym roku nam się udało i nie wiem, spięłyśmy się tak. Trenerzy nas mobilizowali cały czas, nie odpuszczali, także dałyśmy radę. Słowa Kamili Bilińskiej potwierdza jej koleżanka z boiska. Stres początkowo odegrał najważniejszą rolę. W kolejnych starciach udało się z nim wygrać, dodaje Anna Culic. Te 2 pierwsze spotkania przegrane były ze względu na stres. Potem stres odpuścił i bardziej na luzie podeszliśmy do tego, no za bardzo, i przegrałyśmy, ale te 2 mecze były do wygrania. Jeden przegrałyśmy też trochę przez sędziów, bo jednak oszukiwali troszeczkę, ale tylko troszeczkę. No udało nam się zrewanżować, na szczęście wygrałyśmy, no i lecimy. Warto dodać, że wygrana dała biało-czerwonym wylot na turniej do Stanów Zjednoczonych. W finale U16 polskich mistrzostw Polki wygrały z Holenderkami 9-8. W ubiegłym roku przegrały finał właśnie z tą ekipą. Była dokładnie taka sama sytuacja, nawet tą samą ilością punktów przegrałyśmy, był identyczny wynik. I w tym roku wygrałyśmy z nią, więc to jest dla nas też takie motywujące. Wylot do Stanów Zjednoczonych będzie sporym sportowym wyzwaniem. Teraz dziewczyny mają kilka dni przerwy, później wznowimy treningi. Nie będą to treningi na pewno na 100%, dlatego że pogoda nie pozwala, żeby tak zmęczyć dziewczyny tuż przed wyjazdem, ale będziemy korzystać i z maszyny, i to, co damy radę tutaj zrobić na naszym boisku, to będziemy starali się wykonać. Zawodniczki mogą świętować sukces przed szefową wrocławskiego klubu. Sporo pracy przed wylotem do USA. W tej chwili przede mną masa dokumentów do wypełnienia, formalności. Wylatujemy z Amsterdamu. Musimy w tej chwili jeszcze znaleźć transport, którym się dostaniemy do Amsterdamu. Także no jest sporo tu jeszcze wizy, Kraków nas czeka, także a mamy 7 czy 8 dni, także to jest tak napięte wszystko, że nie ma tu czasu na nerwy. Nie ma, jeszcze stresu na razie nie czuję. Wrocławskie Anioły będą gościć w stanie Delaware. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.